A w Warszawie rozpoczyna się przystanek Śląsk. Od 28 września do 8 października Teatr Studio z Teatrem Śląskim w Katowicach organizuje drugą edycję przeglądu. Wystawione zostanie między innymi kultowy Holonek, Mianują Miechanka, Piąta strona świata i Byk. Śląscy aktorzy jadą do Warszawy po raz kolejny z misją pokazania naszego regionu inaczej. Fatima Orlińska. Śląsk na nowo i od nowa, podkreślający swoją lokalność, wskazujący na wspólnotę i uświadamiający, jak region bogaty jest kulturowo. Taka w dużym skrócie idea przyświeca przystankowi Śląsk, którego druga edycja swój fragment po raz pierwszy będzie miała w Warszawie. Jak mówi dyrektor Teatru Wyspiańskiego w Katowicach, ponad 500 000 osób deklarujących w spisie powszechnym narodowość śląską powinno być usłyszanych, udowadniając tym samym, że uznanie śląskiego za język regionalny po prostu im się należy. Teatr i Śląski, i Teatr Kores, i Teatr Zagłębia, który też godo po śląsku, chociaż też mówi swoimi gwarami zagłębiowskimi, i Teatr Nowy w Zabrzu, i Teatr w Gliwicach. Każdy ma w swoim repertuarze spektakl, w którym się godo po śląsku. U nas jest tego najwięcej oczywiście w Teatrze Śląskim, no ale to jest dowód na to, że to ma rację bytu, bo jeżeli my robimy spektakle w języku śląskim i ludzkość tłumnie na to przychodzi, a mamy tu 450 miejsc i te spektakle się sprzedają jak świeże bułeczki, to jest dowód na to, że poprzez teatr można też edukować i udowadniać, że język śląski istnieje i jest potrzebny. Pierwszymi ze spektakli, które zostaną wystawione w stolicy, będzie monodram Mianują Miechanka i kultowy już grany od 20 lat Holonek. Wydarzenie ma pokazać również, że teatr to przestrzeń reagująca na ważne wydarzenia w historii ludzkości, o czym świadczą też zapowiadane w Teatrze Śląskim nadchodzące premiery. Już za kilka dni na deskach Teatru Wyspiańskiego Wojna i pokój. Wielka epopeja, gdzie właściwie dotykamy wszystkiego. Śmierci, miłości, zdrady, śmierci na wojnie, okrucieństwa wojny. I wydaje mi się, że w jakiś sposób ten czas dzisiejszy, gdzie wdziera się, prawda, zamiedzą dosłownie wojna. I to jakby nowe konteksty buduje, nowe reinterpretacje tego dzieła. Nie jest to, że to będzie bezpośrednie nawiązanie. Nie próbujemy aktualizować tego tekstu, ale wydaje mi się, że jakby opowiadamy z perspektywy dnia dzisiejszego i bogatsi, czy też przerażeni dniem dzisiejszym. W Teatrze Śląskim to pierwsza realizacja reżysera. Historia oparta na kanonicznym dziele zostanie opowiedziana z perspektywy narratora. Narrator nie może zbytnio narzucać interpretacji. Ja mogę jak gdyby towarzyszyć, tak jak towarzyszę postaciom, aktorom na scenie. Tak towarzyszę jak gdyby w odbiorze widza, czyli jak gdyby też zadaję pytania jakby. Przeglądam się w widzu, chcę zobaczyć, jaką ma reakcję na to, co mówię. Wtedy, jeżeli ta reakcja jest dla mnie osobiście, będę odczuwał ją w sposób jakiś, który nie będzie mi odpowiadał, bo mam swoją osobowość na scenie. Nie jestem anonimowym narratorem, tylko jestem rodzajem losu. W pewnym sensie to ustoję. Taka jest tego, więc będę mógł na to zareagować i będę mógł w swoim komentarzu do dzieła będę mógł jakby zaistnieć, odwrócić coś, powiedzieć inaczej, uderzyć w kogoś. A to tylko jedna z premier zapowiadanych na nowy sezon w Teatrze Śląskim. W przypadku przystanku Śląsk zarówno na deskach teatrów w regionie, jak i w Warszawie będą grane spektakle, które na co dzień instytucje mają w swoim repertuarze.